opowiem o biciach, aranżacjach bicia i sposobach odwracania, upiększania i koloryzowania. Bicie proste. Taką sobie nazwę wymyśliłem na pewien schemat rytmiczny prawej ręki, który jest bardzo efektowny i zawiera w sobie wiele elementów składowych upiększających i rytmizujących, dynamizujących nasze wykonania. Piosenka, na której się oprzemy, to Feliz Navidad, José Feliciano. Ale zanim dotrzemy do piosenki, zróbmy coś z prawą ręką. Do tej pory używaliśmy tylko kciuka w dół. Teraz opowiem Wam, jak zagrać bicie proste. Pierwsze uderzenie, palec w dół, albo palce. Ogólnie ześlizgujemy się palcami. Kciuk to jest inne narzędzie, będę o nim mówił kciuk. Czyli pierwsza sekwencja, palce w dół. Druga sekwencja to kciuk, który podrywa struny w górę. Niektórzy zapytają, dlaczego kciuk, a nie palce. Dlatego, że trzecią sekwencją to jest nasze rytmiczne zamknięcie. Można to zrobić albo uderzając struny całą otwartą dłonią, albo zastosować tak zwane bicie w stylu chang, czyli uderzenie palcem i jednoczesne stłumienie ich tą częścią dłoni. Ono jest troszeczkę trudniejsze, o tym będę opowiadał kiedy indziej. Na razie skupmy się na prostym zamknięciu. Czyli mamy już trzy sekwencje. Palce, kciuk, zamknięcie. Ten kciuk podrywający struny do góry również nie wziął się z nieba. Spójrzcie, że przed zamknięciem, czyli uderzeniem otwartą dłonią, kciuk otwierający przygotowuje dłoń właśnie do tego zamknięcia. To są dwa ruchy ściśle z sobą powiązane, wynikające z siebie nawzajem. Dzięki temu, że otwieramy kciuk, wprowadzamy dłoń w swoisty taniec. Czyli uderzamy najpierw palcami, kciukiem i otwierając kciuk już jesteśmy gotowi na zamknięcie. Raz i dwa. Raz i dwa. Spróbujmy razem. Raz i dwa. Otwarte struny. Raz i dwa. Raz i dwa. To jest bardzo trudne, ale tylko na początku. Palce, kciuk, dłoń. Palce, kciuk, dłoń. Palce, kciuk, dłoń. Palce, kciuk, zamknięcie. I tak ćwiczymy w wolnym tempie, aż już będziemy pewni, że nic nie jest w stanie nas wybić z tego schematu i nie pomylimy się przynajmniej przez 20 razy. Przyspieszamy tempo. Raz i dwa. Palce, kciuk, zamknięcie. Palce, kciuk, zamknięcie. Palce, kciuk, zamknięcie. Palce, kciuk, zamknięcie. Super. Czwartą sekwencją po zamknięciu jest zagranie palcami do góry. Przećwiczmy sobie trzecią i czwartą, czyli zamknięcie i palce do góry. Zamknięcie i tak jakby przy okazji podebranie strun. Przy okazji mówię o tym i zwracam uwagę, dlatego że wiele osób po zamknięciu odrywa rękę i jeszcze raz próbuje wykonać jeden ruch, co jest błędem. Bo zasadą, którą się kierujemy w ogóle w graniu, jest ergonomia ruchu i tak zwana ekonomika ruchu. Oszczędzamy energię. Tak samo jak nie przyciskamy zbyt mocno strun, raz po to, żeby instrument nie fałszował, a dwa po to, żeby nie marnować energii. Przy okazji powiem, zdarza się często, że uczniowie przyciskając struny, dodatkową energię kierują w
inne palce, które nie biorą udziału w grze. Na przykład chowają je pod spód, zaciskają pięść, albo prostują, albo jakoś dziwnie napinają. To jest dodatkowa energia, której nie chcecie zużywać, bo będzie was bolała ręka. Tak samo tutaj wykorzystujemy też tylko tyle ruchów, ile potrzebujemy. Więcej nie. Wracając do naszych dwóch sekwencji. Zamknięcie, czyli trzecia, i poderwanie jako czwarta. Zagrajmy razem. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Zamykasz, odbierasz. Przy okazji, ciach! 3, 4, 3, 4. Tak? Ok. Spróbujmy połączyć całość. 3, 4. Palce, kciuk, zamknij, podbierz. Jeszcze raz. Palce, kciuk, zamknij, podbierz. Palce, kciuk, zamknij, podbierz. Palce, kciuk, zamknij. Świetnie. Przyspieszmy tempo. 3, 4. Palce, kciuk, zamknij, podbierz. Za szybko. Wróć do poprzedniego przykładu. Poćwicz sobie sam. Gdy poćwiczycie sobie w szybkim tempie, powinno to mniej więcej wyglądać tak. To jest tempo umiarkowane. Ale mamy tutaj wyznaczone akcenty. Możecie pamiętać z poprzednich odcinków, kiedy mówiłem o mocnych częściach taktu i słabych. Tu ten schemat powtarzający się już wyznacza nam pewne części, które są słabsze, które są mocne. 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2. I to jest jedno z takich bardzo podstawowych bić. Użyjemy je do zagrania piosenki świątecznej Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. O, wystarczy. I do tej, i do wielu, wielu innych piosenek. Znając machanie proste, możemy je odwrócić tak, by wyglądało na zupełnie inny układ rytmiczny, a zarazem stanowiło wybuchową mieszankę energetyczną. Na przykład. Co zrobiłem? Zagrałem to samo bicie, które opisywałem na początku, ale zamiast zamknięcia na dwa, zagrałem na raz. I schemat powtórzyłem. Przesunąłem go w czasie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Zamknięcie. Podebranie. Palce. Kciuk, który się otwiera po to, by zamknąć. Raz. Raz i dwa i trzy i
cztery i raz i dwa i trzy i cztery i. Poćwiczcie w wolnym tempie. Teraz szybciej. Raz i dwa i trzy. Zapewne zauważyliście, że użyłem tutaj sztuczek, o których opowiadałem Wam wcześniej. Czyli dynamizowałem i aranżowałem to bicie. I właśnie tą drogą zachęcam Was, żebyście podążali. Eksperymentujcie. Macie 8 ósemek w takcie, które możecie zagospodarować dowolną nutą, o dowolnej głośności, w dowolnym miejscu. To wszystko Wam się ułoży z czasem. Praktyka systematyczna się liczy. Oczywiście oprócz tych elementów można stosować w technice prawej ręki jeszcze ozdobniki. Na przykład bicia podwójne. Albo do góry. Albo można stosować triole. 3 ósemki tworzące jedną ćwierć nutę. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Możecie dowolnie urozmaicać technikę Waszej prawej ręki. To wszystko jest w tym celu, by dodać iskry Waszemu wykonaniu. I to wszystko w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia wkrótce. Pamiętajcie, przytulajcie swoje ukulele. Mua.